Desant na Lingshan teoretycznie wciąż jest tajną misją USA. Prorok, będziesz moimi oczami i uszami. Utrzymanie członków drużyny przy życiu za wszelką cenę to poczucie lojalności, które doskonale rozumiem i pochwalam. Przede wszystkim masz jednak wrócić do mnie. W miarę możliwości dostarcz mi próbki. Jeśli ci się nie uda, wróć w jednym kawałku i zdaj raport. Najważniejsze są teraz dane. Nanosystemy. Ale mamy już bardzo niewiele czasu. Pora, aby rasa ludzka w końcu się obudziła. Odzyskiwanie systemów. Czynniki żrące odizolowane. Podstawowa funkcjonalność ograniczona. Przestawianie systemów zasilania. Proszę czekać. Dobra. Odbieram sygnał z twojego kombinezonu. Jest słaby, ale póki co wystarczy. Chyba jeszcze się nie znamy. Chuck Hargrave. Do usług. Nathan Gould na pewno wspomniał ci moje nazwisko. Podejrzewam jednak, że nie miał o mnie nic dobrego do powiedzenia. Ale mamy teraz na głowie ważniejsze sprawy. Musimy cię uzbroić i we wszystko wtajemniczyć. Cóż, stoisz właśnie tuż obok zwyrodniałego serca tutejszej biurokracji. Wydawałoby się, że wyrzucenie stąd wszystkich polityków poprawi nieco atmosferę. Niestety ich miejsce zajęło coś równie niedobrego. No ale czemu miałbyś mi wierzyć na słowo? W końcu na zaufanie trzeba sobie zasłużyć. Idź i sam się przekonaj. Pomogę ci najlepiej, jak potrafię, ale musisz przebić się do tego brudnego, zwyrodniałego serca. Znajdziesz tam coś, co będzie ci potrzebne. Systemy zasilania przekierowane. Można kontynuować. Dobra, jesteśmy z powrotem. Amunicji coraz mniej. Siedziba władzy One Police Plaza. Już jak widzicie, troszkę miasto się zmieniło. Mamy więcej wyrw, większy rozpiernicz. Coraz większa część miasta jest po prostu zniszczona. Przejdźmy się, porozglądajmy. Dobra, ten mały szajs, który tu biega, to są też oczywiście małe cepidy, które zbierają żywą chyba tkankę, o ile dobrze pamiętam. Więc mogłyby nas spożytkować. Jeśli by chciały, oczywiście. Zabrał dzieci. Moje dzieci. Po prostu je wziął. Ale ja świetnie się czuję. Nic mi nie jest. Czuję się dobrze. Zdrowie. Fuck. W tych workach to na pewno nie ma żywności. A, 23 domy. Wygląda na to, że VIP-y zostały tu potraktowane tak, jak trzeba. Widzę właśnie. Wszyscy są tu traktowani tak, jak trzeba.
Ciekawie to wszystko wygląda. Coraz ciekawiej. Sprzątanie. Genialne, prawda? Pomyślcie o argentyńskim kryzysie z bydłem 2 lata temu. Albo epidemii w Wielkiej Brytanii w poprzednim stuleciu. Problemem nie była likwidacja zwierząt. To akurat było łatwe. Problemem było usuwanie zwłok. Co zrobić z milionami gnijących trucheł? Teraz już wiesz, w jaki sposób wyewoluowały cepidy. Likwidują nas, wykorzystują zwłoki. Ograniczają oddziaływanie na środowisko do minimum. To naprawdę niezwykłe. Co za gość? Podnieca się tym, że jakaś rasa wykorzystuje zwłoki. Rzeczywiście niezwykłe. O, jest skrzynia z amunicją. Chociaż tyle. Jesteśmy coraz bliżej miejsca, które mamy odwiedzić. Ciekawe, bardzo ciekawe. Nic ciekawego nie ma, więc jedziemy dalej. Idziemy piętro wyżej. Same ciała wszędzie. Znajdź wejście do roju obcych, przedostań się przez plac. Generalnie nasz główne zadanie nie zmienia się. Dobra. Zamaskowany marszał, czyli shotgun z tłumikiem. Tak, widzisz, wszystko jest częścią jednego systemu przetwarzania biomasy. Po co? Cóż, to wielka niewiadoma. Obrzydliwe, z pewnością, lecz również fascynujące. Dobra. Wszystko mamy, więc możemy... Dobra. Załatwione. Dobra, ich tam jest więcej. Okej. Dobra, i teraz uwaga. To będzie dobre. Czyli załatwić cepida ze snajperki. No i pięknie.
Jeszcze sobie zerknę. Jaki niebieski? Aha, ogień. Ja tą snajperkę chyba rzucę, bo ten marszał nam się bardziej przyda. Przez wzgląd na to, że jednak można z bliska potraktować, chociaż albo dobra, zostawię sobie tą snajperkę. Ze snajperką też jest spoko. Co ja gadam, nie? Widzieliście kiedyś próć ze snajperki do obcych? I co, znowu zrzut? Kolejny zrzut obcych słyszeliśmy, ale nie widzę go. Gdzie chłopaki wylądowali? Jakoś tak cicho i spokojnie tutaj. Dobra, dwóch załatwionych. Pięknie. Tak jak mówiłem, załatwić Cepida ze snajperki i Mistrzostwo Świata. Mamy tu coś wielkiego? Wielkiego znaczy się jakiś fajny CKM czy coś ten deseń? Wow, co tu się działo? Tu Radio Wolny Manhattan. Wiecie, co teraz planują? Nie wystarczyło im zalanie naszego miasta armią zbirów. Teraz mamy jeszcze doniesienia o eksperymentalnym sprzęcie wojskowym na ulicach. Sprzęcie poza jakąkolwiek kontrolą. Ludzie ze śródmieścia zdołali przebić się przez blokadę medialną. Mają dla nas straszliwe wieści. To był taki robot jak z jakichś Gwiezdnych Wojen czy Wojny Światów. Miał trzy nogi i piszczał przeraźliwie. Po prostu uciekły. Dobra. Po prostu ich rozwalają. Ukryłem się i prosiłem Boga o ratunek. Niech będą mu dzięki, bo naprawdę mnie uratował. Skar na komandos. Skarab. Wiecie co? A dawaj. Dobra, idziemy dalej. Wyszliśmy z drugiej strony. Wow, co tu się dzieje? Zdaje się, że z twojej obecnej pozycji widać fragmenty budowli obcych. Statek, który został dziś zestrzelony przez pilotów Lockharda, musiał tam lądować. Zobacz, czy w pobliżu nie ma czegoś, co przypomina wieżę albo sobie. No jest. Dobra. Dwóch wykończyłem z daleka, więc całkiem okej. Coś mi tu przeszkadzało. No?
Dobra. Będziemy szli w stronę przeciwnika. Mamy tu dużo... Dużo osłon jest po drodze, więc spoko. Szczerze, że Hargrave... Gada takie głupoty jakieś. I co, został mi jeden strzał, tak? Dobra. Ekipa idzie. Dobra, kolejny. Muszę uważać na stan amunicji. Dobra. Ale przebijemy się na pewno przez wszystko. Dobra, idziemy dalej. Ciekaw tylko jestem, kiedy spotkamy tego bydlaka. Już raz go spotkaliśmy. Dobra. Coraz więcej rzeczy tu widzę odpada. Więc co? Więc trzeba będzie się rozglądać częściej. Fuck, co to było? Dobra. Dobra, tego bydlaka tam będziemy musieli jakoś ominąć. Bo ja widzę, że z nim tak prosto nie będzie chyba.
Dobra. Gość załatwiony. Jeszcze w zanadrzu mieliśmy bazukę, więc... Więc zawsze mogliśmy się też pobawić bazuką. Ale to zostawimy na czarne godziny, na czarne chwile. Na takie sytuacje, kiedy naprawdę będzie potrzebna. No i pięknie. Myślę, że misja chyba zakończona. A my spotkamy się w kolejnej, która wkrótce pojawi się na moim kanale. Departament Obrony planuje zbombardować tamę Rawsona i zatopić miasto, żeby zlikwidować Zebidy. Pomimo moich protestów, ten szaleńczy plan zostanie najprawdopodobniej wprowadzony w życie. Nie chcę, żebyś znajdował się pod ziemią, gdy do tego dojdzie. Alcatraz, musisz jak najszybciej dostać się do samego środka budynku obcych, a potem szybko stamtąd wyjść. Nie mamy wiele czasu. No dobra, wiemy, co będziemy robić w następnej części naszej opowieści. A teraz, jak już powiedziałem wcześniej, dzięki serdeczne za to, że jesteście. Pozdrawiam. Na razie.